would passengers Kleinmeimer travel into? Planując rowerowy wyjazd do Dolnej Saksonii, wiedziałem, że koniecznie chcę zobaczyć Morze Watowe. W drugim dniu swojej podróży dotarłem do zaplanowanego celu. Tego dnia spotkałem się z Ann-Katrin z lokalnej organizacji turystycznej i wspólnie jechaliśmy wzdłuż morza, zachwycając się wyjątkowymi widokami. Ciekawe, Morze Watowe wbrew swojej nazwie morzem nie jest. Jest to tak naprawdę część Zatoki Niemieckiej, a w języku niemieckim słowo Watt oznacza mieliznę. Jak możecie się więc domyślać, jest to bardzo płytkie morze, dodatkowo są tu dość duże przypływy i odpływy. W trakcie odpływu można więc chodzić po morzu i to nawet kilka kilometrów od brzegu. I nie przesadzam, są takie miejsca, gdzie można urządzić sobie spacer na pobliską wyspę oddaloną od lądu o kilka kilometrów. I w takich miejscach są nawet ustawione specjalne drogowskazy, aby nie zabłądzić. Trzeba oczywiście uważać na godziny przepływów, bo utknięcie na morzu w trakcie takiego przepływu jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Takie miejsce to istny raj dla różnego rodzaju żyjątek wodnych. Krabów, małych rybek, robaków i innych stworzeń, których szczerze powiedziawszy w życiu na oczy nie widziałem. To sprawia, że Morzem Watowym interesują się wszystkie ptaki, które wylatują na zimę do Afryki. Zatrzymują się one tutaj, żeby odpocząć i wypełnić swoje brzuchy przed dalszą drogą. Można więc powiedzieć, że Morze Watowe jest takim ptasim hotelem all inclusive.